Wolny dzień to idealny czas na świadomy sen czy OOBE. Poranne przebudzenie, relaks ciała i medytacja, by ponownie zasnąć, ale już świadomie. Łatwo nie jest miliony myśli w głowie, każda chce zmusić mnie jaźń, świadomość do przeżywania jakichś doświadczeń, iluzji z przeszłości lub wyobrażeń na temat przyszłości. Techniki medytacji pozwalają wyciszać raz lepiej, a raz gorzej ten wewnętrzny dialog, ale działają. Po tamtej stronie spotkałem bardzo znaną mi istotę. Na ziemi i w niebie znam tę duszę. Zwróciła mi uwagę na moje zbliżające się urodziny i pytała się na jakie podróże jestem gotów w ramach prezentu od niej lub od nich. Następnie spotkałem kolejne istoty, z którymi mam czegoś doświadczyć w tej sennej krainie. Po nawiązaniu przyjaźni kluczowym momentem był skok do portalu między wymiarami rzeczywistości był to czarny otwór jakby tuba przez którą ja i moja towarzyszka mieliśmy przelecieć pojedynczo namawiałem ją by się nie bała i sam pierwszy skoczyłem w nieznane po chwili lotu znalazłem się w innym świecie ona też się odważyła skoczyć byłem bardzo podekscytowany tą poza ciałem podróżą był ze mną ktoś doświadczony, jakby opiekun. Nasza obecność nie była wcale tam przypadkowa, ponieważ w tamtej krainie wynaleziono jakiś rodzaj energii, który uruchomił wielki egoizm pewnych istot, które postanowiły przejąć kontrolę nad światem i zniszczyć porządek tam panujący. Ja i mój opiekun zostaliśmy zatrzymani przez rebeliantów i nasza moc była skutecznie neutralizowana przez tamtą, zieloną, chyba jakoś rozszczepioną w wysokiej temperaturze energię. Nie wiem skąd, ale zarówno ja i on znaliśmy ciosy delikatne, ale szybkie wybrane miejsca, punkty, czakry w ciele, które błyskawicznie zneutralizowały naszych niedoszłych oprawców. Następnie zobaczyłem wielowymiarowość tych egoistot, wiele ciał nałożonych na siebie, gdzie każda inna warstwa, ubranie, przypisana jest do innego świata. Opiekun powiedział mi, by nie demonizować tych istot i tego, co się zdarzyło, bo taka jest natura rzeczywistości. Są siły zła, ego, które chcą rządzić i innych dominować, zniewalać, ale i siły dobra, które są po to, by przywrócić równowagę, pokój i harmonię. Jedność jest stanem pierwotnym, następnie pojawia się ego i walka o dominację, a potem następuje powrót do pierwotnej harmonii, do tego, co było na początku. Jest to naturalna kolej rzeczy i tak jest w porządku.